Tytułem naszej prezentacji dzisiaj było PrestaShop bliżej Ciebie i to w duży sposób oddaje zmianę w podejściu do programu partnerskiego dla agencji. Generalnie sprowadza się to do tego przede wszystkim, że przenosimy zarządzanie relacjami z agencjami na poziom lokalny. Dotrudniamy w tym roku dodatkowe dwie osoby, które będą takim lokalnym, polskim, polskojęzycznym wsparciem zarówno technicznym, jak i docelowo biznesowym dla partnerów agencyjnych. Także to rozumieliśmy właśnie przez wskazanie bliżej Ciebie. Dodatkowo poza samym lokalnym wsparciem chcemy też tworzyć wstępne już procesy budowania synergii między naszym właścicielem, czyli grupą MBE, czyli tak naprawdę punktami franczyzowymi, franczyzobiorcami marki Bailboxes, którzy będą łączyć się docelowo z agencjami, przynajmniej takie mamy nadzieję, i oferować takie rozwiązania łączące ze sobą świat e-commerce'owy, platformę e-commerce'ową, którą jesteśmy jako PrestaShop, ze światem stacjonarnym, czyli z punktami franczyzowymi, z logistyką, z magazynowaniem i innymi usługami tymi około logistycznymi, które marka Mailboxes ma do zaoferowania. Przede wszystkim PrestaShop jest najpopularniejszą platformą do budowania własnego sklepu internetowego w Polsce, więc jeżeli agencja decyduje się na wybór technologii, przy której będzie miała sporo pracy, to jest to zdecydowanie najlepszy możliwy wybór w tym momencie na rynku. Po drugie, generalnie z samej zasady, z definicji, tym czym jest PrestaShop, czyli oprogramowaniem otwartym, oprogramowaniem open source'owym, które daje właśnie nam ogromną swobodę i elastyczność w zarządzaniu sklepem, w tworzeniu takich rozwiązań i dobudowywaniu takich modułów, które pozwolą sklepowi rosnąć wprost proporcjonalnie, albo przynajmniej w części proporcjonalnie do potrzeb, do tego, jak ten sklep rzeczywiście, jakie ten sklep generuje obroty. Wszystko to sprawia, że rzeczywiście ten wybór powinien być przynajmniej mocno rozważony przez agencję, ponieważ no jest to po prostu zarówno dobre oprogramowanie, po drugie jest elastyczne, po trzecie stawiamy mocno na rozwój tego programu agencyjnego, tak jak wspominałem wcześniej, w związku z czym na pewno będzie to dużo lepsze doświadczenie dla potencjalnej agencji, niż to miało miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Myślę, że takim największym wyzwaniem jest zdecydowanie walka o programistów. Słyszę się oczywiście o zwolnieniach w branży szeroko pojętej technologicznej IT e-commerce, że część na pewno osób zatrudnionych w tym sektorze potraciło pracę, natomiast z naszych obserwacji wynika, że cały czas jest bardzo duże zapotrzebowanie na tych programistów właśnie, którzy budują sklepy na PrestaShop. Walka o tego człowieka na pewno będzie jednym z największych wyzwań, ponieważ no, nie spotkałem się jeszcze w swoich dotychczasowych rozmowach w tym roku z sytuacją, w której którakolwiek z tych agencji narzekałaby na brak projektów. Narzeka tylko i wyłącznie na brak wystarczającej liczby programistów. Także myślę, że to bym wskazał jako takie główne wyzwanie. Druga kwestia to może dostosowywanie się do tych pogarszających się powoli, ale jednak wyraźnie warunków makroekonomicznych, do pełzającego kryzysu, więc pewnie to będzie wyzwaniem nie tylko dla agencji, tylko w ogóle do jakiegokolwiek przedsiębiorcy w Polsce.